Damy radę. Damy radę tym bardziej, że temat jest na tyle mocny, wierzę, i na tyle ważny, że będziemy dotykać rzeczy, które tak naprawdę każdy z nas w większym lub mniejszym stopniu ma do czynienia, czy też zmaga się, czy zmagał się w swoim życiu. Szczególnie chcę mówić, tutaj mamy przekrój wiekowy dość różnorodny, ale widzę, że jednak jakiś tak plus minus 55-60% osób to osoby tak mniej więcej do 30 roku życia, tak na oko przynajmniej, do których my tutaj siedzący coś się zaliczamy i stojący. I to, co chciałbym dzisiaj mówić, chcę mówić o tym, jak być odpornym na wszelkiego rodzaju gorycz, na wszelkiego rodzaju zranienie, na wszelkiego rodzaju rzeczy, które nas atakują w naszym codziennym życiu. Dotyczy to zarówno ludzi młodszych, jak i starszych. To mogą być kwestie związane z naszą szkołą, studiami, pracą, relacjami, szczególnie właśnie relacjami. I generalnie nasze życie tak czy inaczej zawsze będzie zmagało się z tematem naszych zranień, że ktoś nas zranił, że ktoś zrobił nam coś nie tak, że pojawiają się trudne sytuacje i od tego nie uciekniemy. Tak naprawdę nie ma takiej możliwości. Ale jest możliwość, i to jest bardzo istotna sprawa, budowania życia w wolności od urazy, od gorzkości, od nienawiści, od zranień, które świat nam proponuje. I trzeba zastanowić się, i chciałbym, żebyśmy dzisiaj wspólnie mogli zastanowić się, jakie jest wyjście. Jakie jest wyjście, jak Bóg w swoim słowie daje nam wyjście od tego typu niesympatycznych, niefajnych sytuacji i doznań. I chciałbym zacząć od pewnej historii, którą może nie wszyscy znamy z Bożego Słowa, ale ona jest zapisana. Historii człowieka, który doświadczył zranienia i niestety nie przyjął Bożego rozwiązania i nie przyjął Bożej metody rozwiązywania zranień. I w rezultacie osoba zamiast cieszyć się błogosławieństwem, radością, spełnieniem, wybrała coś zupełnie innego, skutkiem czego była wręcz fizyczna, namacalna śmierć. I zastanawiacie się pewnie, o kim mówię. Mówię o takim człowieku, który może nie jest zbyt popularny, ale jest w nim wiele w Bożym Słowie. Jest to człowiek, który nazywał się, albo miał na imię Achitofel. Raczej byśmy nie nazwali swoich dzieci takim imieniem. Raczej trudno byłoby mówić zdrobnie, ale Achitofelku, chodź na śniadanko, wstawaj i tak dalej. Raczej to byłoby takie, bym powiedział, mało fajne. I tak naprawdę nie wiem, z kim kojarzy się, zastanawiam się, czy kojarzy wam się ta osoba z kimś już. Ale popatrzmy w takim razie, co mówi dokładnie Boże Słowo o tej osobie. No nie wszystkie fragmenty będę czytał, ale zachęcam do tego, żebyście mogli czy zanotować, czy potem odsłuchać tego głoszenia i też znaleźć te fragmenty. W pierwszej księdze Kronik 27-33 znajdujemy informację, kim on był. On był jednym z trzech najważniejszych osób w królestwie króla Dawida, jednym z trzech najważniejszych doradców. Miał wysoką pozycję, miał wysoką władzę, Dawid go słuchał. Był na tyle ważną osobą, że kiedy nastał bunt Absaloma, to Dawid modlił się, żeby rada Achitofela, którą mówił Absalomowi, nie została przyjęta i nie została wdrożona w życie. To była druga księga Samuela 15:31. Dawid rzekł: obróć, Panie, w niwecz radę Achitofela. Dawid nawet dla przeciwwagi wysłał swojego zaufanego sługę, też doradcę Huszaja, by siać zamieszanie co do doradztwa, które wypowiadał Absalomowi Achitofel. Dlaczego? Dlatego, że znał na tyle Achitofela, że wiedział, że jego rady są na tyle istotne, na tyle ważne, że tą mądrość, którą posiadał, zawsze przynosiła efekt. I pojawia się właśnie bunt Absaloma, o którym już wspomniałem, i widzimy zaangażowanie Achitofela w cały ten bunt, całe to zamieszanie. Druga księga Samuela 15:12 mówi o tej sytuacji. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela,
Gileończyka, doradcę Dawidowego z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Czyli to, że Achitofel przyłączył się do Absaloma, do jego buntu, powodowało to, że kolejne osoby zaczęły przystępować do tego, że zamieszania, do buntu przeciwko królowi Dawidowi. I autorytet Achitofela był na tyle znaczący, że kolejne osoby właśnie dołączały się do tej sytuacji. To jest pierwsze zdanie, które znajdujemy, jeżeli chodzi o udział Achitofela w tym buncie. Potem wspólnie z Absalomem Achitofel wchodzi do Jerozolimy, to jest 16 rozdział, 15 werset 2 księgi Samuela. Absalom zaś i cały zbrojny lud, mężowie izraelscy, wkroczyli do Jerozolimu, a Achitofel był z nim. Potem dał bardzo istotną, ważną radę Absalomowi, to jest werset 21, 22, która spowodowała to, że ludność Jerozolimy zobaczyła, że tak naprawdę Absalom przejmuje władzę w tym mieście, bo wszedł do nałożnic, do domu nałożnic swojego ojca i to było również znakiem tego, że przejmuje całą władzę w Jerozolimie. Werset 23, 16 rozdziału 2 Księgi Samuela mówi o tym, że każda rada Achitofela, jaki w tym czasie udzielał, znaczyła tyle samo, co wyrocznia Boża. Tyle znaczyła każda rada Achitofela zarówno u Dawida, jak i u Absaloma. Czyli zarówno za czasów króla Dawida, jak i podczas buntu Absaloma, rady Achitofela były pełne mądrości, pełne wiedzy i przynosiły efekt dla jednego, jak i dla drugiego. I w 17 rozdziale czytamy o pewnym planie, który miał Achitofel, żeby ostatecznie rozgromić Dawida. Od pierwszego do czwartego czytamy o tym, że rada potem ta podobała się Absalomowi i wszystkim starszym Izraela. Niemniej jednak rzekł jeszcze Absalom: przywołajcie także Huszaja, a posłuchamy, co on ma do powiedzenia, co on nam na to powie. W rezultacie Huszajowi udało się spowodować, że słuszna i bardzo konkretna rada, która tak naprawdę spowodowałaby, że Absalom zostałby de facto królem Izraela, nie została wprowadzona w czyn. Jednak Huszaj zadziałał w taki sposób, że Absalom, który był rządny władzy, możemy to przeczytać 17 rozdział 7 werset i dalej, to już zachęcam do tego, żebyście mogli sami sobie to przeczytać. Rządny władzy Absalom popularności już wyobrażał sobie jako wielkiego zwycięzcę, bo taki był plan Huszaja, żeby spowodować otwartą bitwę na otwartym polu między jednymi a drugimi siłami, a wiedział Huszaj, że Dawid jest człowiekiem doświadczonym w boju, doświadczonym strategiem i Absalom, który był młodym człowiekiem wtedy, nie dałby za bardzo rady, nie miał takiego doświadczenia i wiedział, że w taki sposób będzie zwycięstwo króla Dawida. I rezultatem tej sytuacji, i tutaj od razu przeskoczę troszeczkę w czasie, 23 werset 2 Księgi Samuela 17 rozdziału, gdy Achitofel widział, że jego rada nie została wysłuchana, wykonana, osiodłał swojego osła, ruszył do swojego domu w mieście rodzinnym, potem rozporządził swoim domem i powiesił się. Wow. Trudna sprawa, ciężki koniec, taki bym powiedział, dość tragiczna sytuacja w życiu Absaloma i równocześnie, bo to stracił swojego wiernego doradcę, ale też oczywiście Achitofela. I możemy postawić sobie pytanie, dlaczego ta sytuacja w ogóle miała miejsce? Dlaczego to się stało? Straszny koniec. Dlaczego przyłączył się do buntu i tak marnie skończył? Jaka była przyczyna? I tutaj musimy wejść w genealogię, historię rodziny Achitofela. Druga księga Samuela 23-34 mówi o tym, kto był synem Achitofela. Synem jego był Eliam. I uwaga, to nam jeszcze nic nie mówi. Ale teraz, kiedy dowiemy się, kto był wnuczką
Achitofela, cała tajemnica nam się zaczyna odkrywać. 2 Samuela 11:3 czytamy o tym, że córką Eliama była Batrzeba, czyli wnuczką Achitofela była Batrzeba, a więc osoba, którą już dobrze znamy z kart Biblii. To jest właśnie ta słynna Batrzeba, słynna, seksowna, atrakcyjna kobieta, która spowodowała, że Dawid zabił jej męża, zorganizując spisek Uriasza, który, jak wiemy, był zięciem Eliama, a więc też był powiązany rodzinnie z Achitofelem. I kiedy widzimy te relacje rodzinne, zaczynamy powoli rozumieć całą tą sytuację. Dawid, na którego jednym z trzech najważniejszych ludzi był Achitofel, uwodzi wnuczkę swojego doradcy, zabija jej męża, bierze ją za żonę i niewątpliwie cała ta sytuacja miała bardzo mocny wpływ na postrzeganie Dawida przez Achitofela. I od tego dnia w jego sercu zagościła uraza, nieprzebaczenie, złość, gorycz. I już wtedy zaczął myśleć, jak zemścić się na Dawidzie. Nie odpuścił mu tego występku. Czekał tylko na właściwą okazję. I ta właściwa okazja pojawiła się wtedy, kiedy pojawił się Absalom ze swoim buntem, do którego dołączył już we wcześniejszym jego okresie, już na początku tego buntu właśnie Achitofel. Nie mógł znieść tej zniewagi, tego zranienia spowodowanego przez zachowanie króla Dawida. Mógł wreszcie odegrać się na królu, któremu tak wiernie służył, a który tak w jego oczach haniebnie postąpił. I w związku z tym postanowił się odegrać za cały ten ból, cierpienie, za całą tą sytuację. Ale z drugiej strony popatrzmy, gdyby odpuścił, gdyby nie poszedł i nie zaczął działać w oparciu o gniew, nieprzebaczenie, gorycz, zranienie, doczekałby panowania swojego prawnuka Salomona. Prawda? Mógł doczekać. Mógł być osobą, która mogła cieszyć się tym dniem i być naprawdę spełniona, naprawdę radosna. I zobaczmy, jak bardzo zakorzenienie się w nieprzebaczeniu, w bólu, w goryczy, w zranieniu spowodowało taki, a nie inny bieg życia tego człowieka. Ten człowiek mógł prowadzić zupełnie inne życie, mógł być kimś innym, mógł być zupełnie w innym miejscu, a skończył w taki sposób, że rozporządził swoim domem i powiesił się. Popatrzmy, Księga Przypowieści 10:12 mówi nam coś bardzo, bardzo ciekawego. Znaczy w naszym tłumaczeniu Biblii Brytyjskiej czy Warszawskiej, jak kto woli, jest troszeczkę inaczej niż zaraz przeczytamy. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. 10:12. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszelkie występki. Wszystkie występki. W innych tłumaczeniach nienawiść prowadzi do kłótni, wzbudza swary, powoduje spory i czytamy dalej, zakrywa wszelką przewinę, przykrywa wszelkie przestępstwa, przykrywa wszelkie zło. To jest ta inna droga, którą mógł wybrać Achitofel. On zdecydował się na inną drogę. On zdecydował się na drogę, która doprowadziła go do śmierci. I kochani, gorycz, nienawiść, nieprzebaczenie jest czymś, co ja obserwując też w służbie, zarówno nie tylko w Unii, w Kościele, ale też w innych miejscach, poprzez służbę doradczą, poradniczą, którą też pełnię, widzę, że jest to jedna z istotnych cech czasów, w których my w tej chwili żyjemy. W liście Pawła do Rzymian, 3 rozdział, 10, 14 werset, jest mniej więcej opisana sytuacja ludzi żyjących na świecie. Ale niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że nie dotyczy to tylko i wyłącznie ludzi, którzy nie znają Boga. Pozwolę sobie to przeczytać.
Może od 11 wersetu, Rzymian 3:11. Nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło, językami swoimi knują zdradę. Jad żmi pod ich wargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. I to jest to, co wyróżnia ludzi żyjących bez Boga, prawda? To nie mamy z tym problemu, ale niestety tego też sytuacje mają miejsce w Kościele. Paweł, wiedząc, że takie sytuacje mają miejsce, w liście do Efezjan przestrzega przed tego typu niebezpieczeństwem. Efezjanie 4 rozdział, szybciutko przeczytam, bo to jest ważny fragment w tym ogłoszeniu. List Pawła do Efezjan. 4 rozdział, 31-32 werset. Wszelką gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Zobaczcie, Paweł pisze do Kościoła i używa takie słowa. Gorycz, zapalczywość, gniew, krzyk, złorzeczenie, złość. Wow, niezły pakiet. Niezły pakiet cech, o których Paweł pisze do ludzi wierzących, żeby te rzeczy nie miały miejsca i żeby nie były usunięte spośród was. Jeżeli coś ma być usunięte, to oznacza, że to coś istnieje. Żeby coś usunąć, to musi to być. Więc Paweł mówi, kochani, to musi być usunięte z życia człowieka wierzącego. Dlaczego? Dlatego, że to nie prowadzi do niczego dobrego. W zamian tych cech zachęcam was, bądźcie jedni do drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczający sobie nawzajem. Kochani, taka dygresja. Czasami możemy się modlić o pewne rzeczy. I modlisz się, i modlisz, i modlisz, nie masz odpowiedzi na pewne modlitwy. I często, może nie zawsze, ale często przyczyną takiej sytuacji jest to, że w twoim życiu jest uraza, gorycz i nieprzebaczenie. I to blokuje otrzymanie często Bożej odpowiedzi. I możemy postawić sobie pytanie, no dobrze, ale jak to zmienić? Jak zmienić tą sytuację, żeby nieprzebaczenie, żeby uraza, żeby gorycz, żeby gorzkość więcej nie niszczyły mojego, twojego życia, żeby nie niszczyły społeczności, w których jesteśmy. I wiecie, Biblia jest niesamowita, bo zawsze daje nam bardzo fajne rozwiązania na każdy problem. De facto nawet część tego rozwiązania już przeczytałem przed chwilą. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie. Odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Kochani, bo jest czymś niesamowitym, że zawsze najlepsze rozwiązania są najprostsze. I Bóg nie jest prostakiem, ale jest Bóg na tyle niesamowity, że jego rozwiązania dla mnie i dla ciebie są najlepsze. I to jest jedna z jego rozwiązań. A więc widzimy, że ja nie odkrywam tutaj przed wami jakiejś Ameryki, ale przypominam wam pewne cechy czy pewne zasady, które znajdujemy w Bożym Słowie, które chronią nas przed tym, żebyśmy zaczęli prowadzić życie w urazie, w nieprzebaczeniu, w gorzkości, żebyśmy nie pozwolili, żeby to, co jest pomysłem diabła na nasze życie, miało się wypełnić. My możemy powiedzieć stop temu pomysłowi. My możemy powiedzieć dosyć, nie pozwolę na to, żeby tego typu rzeczy rozwijały się w moim życiu. Kochani, uraza powiązana z nieprzebaczeniem jest pułapką diabła. Nie można normalnie funkcjonować w swoim powołaniu, a każdy z nas tutaj siedzący ma takie czy inne powołanie od Boga nad swoim życiem. Nie można funkcjonować w swoim powołaniu, żyć skutecznym życiem dla Boga, jeżeli będziemy cały czas rozpamiętywiali rany, krzywdy, zranienia, urazy, zgorzknienie i żyli w tym. Wiecie co, ponieważ często usługuję małżeństwo, to jest też jedno z jakichś tam moich powołań,
albo parom narzeczeńskim, albo te, którzy niestety myślą o jakichś tam kombinacjach typu rozwód i rozstanie. Często spotykam się z takimi sytuacjami, historiami, że jedna ze stron mówi tak: ale on czy ona to 5 lat temu powiedział mi to i to i ja do tej pory nie mogę z tym żyć. Amen. Nie amen. I wiecie co, to jest bardzo przykre, bo to powoduje, że to zranienie, czy ta gorzkość, to drzewo wręcz bym powiedział gorzkości zaczyna rosnąć w życiu tej osoby, że zasłania cały obraz. To, co ta druga osoba, czy ta druga strona przyniosła dobrego do jej życia. Chcę powiedzieć coś głupiego, ale powiem to może inaczej. Moja żona z reguły zawsze, kiedy mamy różne dyskusje, potrafi mi powiedzieć to, co się wydarzyło 20 lat temu, o czym ja zupełnie nie wiem, o czym ona mówi, nie pamiętam, nie wiem, o co chodzi i wyciąga mi rzeczy, oczywiście w miłości chrześcijańskiej, jak najbardziej, mówi, ale tam, kiedy byliśmy u mojego taty, to ty powiedziałeś albo coś zrobiłeś, coś takiego i takiego. A mówię, Boże, święty król odwieczny, ratuj. Ja nie wiem, o czym ona mówi. Ty poznałeś moją żonę. Jeszcze nie, ale chyba to są podobne kobiety w takim razie. Oczywiście bardzo kochamy swoje żony, żeby było jasne, amen, aleluja i tak dalej. Ale fakt jest faktem, że niestety tak to jest skonstruowane, że my, mężczyźni, mamy zdolność do szybkiego zapominania rzeczy nam niepotrzebnych. Natomiast kobiety mają tą szczególną zdolność, zakładam, że daną od Boga, że pamiętają o rzeczach, o których my nie pamiętamy, które uważamy za zbyteczne i potrafią nam niestety w okolicznościach najmniej dla nas korzystnych powiedzieć to nam w oczy. Widzę, brat się też ze mną zgadza. Aleluja. Czyli nie tylko to jest moje doświadczenie, ale również innych. Nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy nie, ale załóżmy, że łączę się z bratem w jedności tutaj w tej kwestii. I w bólu, tak. Kochani, kiedy żyjemy właśnie w takim postawie zgorzknienia, urazy, tak naprawdę mój czy twój potencjał jako osoby wierzącej jest bardzo ograniczony. Bóg włożył coś do twojego życia, ale ty nie jesteś w stanie tego wprowadzić w czyn ze względu na to, że jest blokada. Jedyną osobą, która się z tego cieszy, oczywiście jest diabeł. Oczywiście, tak jak zauważyliście chociażby na tym przykładzie, który wspomnieliśmy trochę żartem, czy pół żartem, pół serio, to, że im bliższa jest relacja, tym oczywiście uraza jest i zranienie jest głębsze. A więc kto może nas najbardziej skrzywdzić? Oczywiście żona, mąż, chłopak, dziewczyna, przyjaciel, rodzice i tego typu grupa osób. Ale może się pojawić pytanie, no dobrze, są te urazy, ja mam może jakąś urazę w życiu do kogoś, ale skąd to się bierze? Dlaczego w ogóle się pojawia uraza? Dlaczego się pojawia tego typu rzeczy jak zranienie w naszym życiu? I kochani, i tutaj trzeba powiedzieć, jeżeli ktoś ma mniej niż 30 lat, to plus minus możemy go zaliczyć do pokolenia przełomu wieków. Generalnie pokolenie przełomu wieków jest tym pokoleniem, gdzie socjolodzy, psycholodzy mówią, że tak egoistycznego pokolenia w ciągu ostatnich 100 paru lat, jak trwają badania różnego rodzaju socjologiczne, psychologiczne, nie było. I mówią to ludzie świeccy socjologowie, świeccy naukowcy, badacze społeczeństw, że tak jak egoizm jest jedną z cech człowieka, to jednak w przypadku tego pokolenia jest to jedna z cech dominujących. Co powoduje egoizm tak naprawdę? Egoizm powoduje, że jesteśmy bardzo krótkowzroczni. Nie jesteśmy w stanie spojrzeć na okoliczności oczami wiary. I kochani, jak już pewnie czujecie przez skórę, egoizm jest źródłem naszych zranień. Egoizm jest źródłem z naszych urazów. Jeżeli ktoś z was był na konferencji z Toddem White'em w kwietniu tego roku w Warszawie, to Todd powiedział bardzo fajną rzecz, bardzo mi się to spodobało.
że mówi tak, mnie już nikt nie stanie zranić. Mnie po prostu już nikt nie stanie zranić, bo ja już umarłem. Mnie nie ma. Ja mam tylko powłokę, żyje we mnie Chrystus. Wiecie co, mnie to bardzo mocno dotknęło, bo my znamy wszyscy ten fragment z listu Pawła do Rzymian, że żyję już nie, ale żyje we mnie Chrystus, ale, kochani, jak wygląda praktyka? Jak wygląda w moim życiu i twoim życiu praktyka tego wersetu? Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Jeżeli ja cały czas podlegam zranieniom, a podlegam niestety jeszcze od różnych osób, jeżeli ktoś potrafi mnie zranić, ktoś potrafi mi spowodować, że w moim sercu pojawia się uraza, to tak naprawdę ja dalej jestem przebrzydłym, śmierdzącym egoistą. Bo cały czas myślę o sobie. W taki czy inny sposób myślę o sobie, że to było dla mnie niemiłe. Ty mi powiedziałeś, ja i ja. Cały czas jestem ja. A słowo mówi coś innego. Że już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To zmienia zupełnie optykę rzeczywistości. To zmienia zupełnie optykę widzenia sytuacji, w której ja jestem. Kochani, dlatego tak bardzo istotne jest, żebyśmy nie wpadli w tego rodzaju pułapkę. I aby nie wpaść w tą pułapkę, powinniśmy, ja i wy wszyscy tutaj, powinniśmy badać swoje serce. Znamy ten fragment z przypowieści, że czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Nie tylko w wymiarze biologicznym, ale też w wymiarze duchowym, emocjonalnym. I kochani, często diabeł jest na tyle też sprytny, chociaż jego zamysły są nam dobrze znane, że wiele zranień, czy wiele różnego rodzaju tego typu historii, uraz chowa pod płaszczykiem dumy. I to jest bardzo sprytna sytuacja. Ja znam wiele ludzi, którzy mówią, nie mam nic do ciebie. Wszystko w porządku, wiesz, no, ja mówię, przepraszam, stało się, co się stało. Nie, wszystko, stary, nie ma w ogóle problemu, jest okej, wiesz, wyluzuj, wiesz, jest great. Ale tak naprawdę widzę, że facet ściemnia. Że chowa swoją urazę pod płaszczykiem dumy, pod płaszczykiem takiego, bym powiedział, ogłady, nazwijmy to, chrześcijańskiej. I co powoduje tego typu sytuacja? Powoduje, że zamykamy drzwi przed prawdą. Zatwardza to nasze serce. Zamykamy się w ten sposób na wyznanie grzechu i duma mówi, to on, nie ja, to on jest tym złym, to on mnie zranił, to on mi spowodował to, a nie inne, nie ja. A ja chcę wam, kochani, przypomnieć, może nie jest to może wielkie odkrycie, a może dla mnie, powiem szczerze, jak sobie to uświadomiłem jakiś czas temu, to mimo że wiedziałem, to jednak było ponownie. Przebaczenie, które jest rozwiązaniem na twoją urazę i zranienie, pomaga przede wszystkim tobie. To nie jest po to, ty przebaczając osobie jak najbardziej uruchamiasz coś w sferze ducha, ale przede wszystkim uruchamiasz dla swojego życia. Uruchamiasz otwarte drzwi Bożego działania dla swojego życia. Ewangelia Mateusza 5:44-47. Szybciutko sobie znajdziemy. Znajdziemy. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę, czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec was niebieski doskonały jest. Znamy ten fragment bardzo dobrze. Ale kiedy zaczynamy funkcjonować właśnie w takim duchu, to wtedy rzeczywiście możesz powiedzieć, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.
to wtedy rzeczywiście wszelkiego rodzaju uraza i zranienia nie będzie mogła w stanie ciebie dotknąć, bo ty masz inną postawę swojego serca. Zamykasz egoizm na kłódkę i pozwalasz, żeby zupełnie coś innego zaczęło przepływać przez, z twojego ducha przez, do twojej duszy i wydobywać się na zewnątrz przez twoje ciało. Można powiedzieć, że tylko to Boże rozwiązanie, czyli ta miłość, o której przed chwilą żeśmy przeczytali, płynąca z przebaczenia, będzie burzyła mur egoizmu. Będzie burzyła ten mur, który diabeł chce, żebyś ty między tobą a drugą osobą budował, po to tylko, żeby nie tylko ta relacja była zaburzona z tą osobą, ale przede wszystkim po to, żebyś ty był nieefektywny w Bożym Królestwie. Żeby każde twoje obdarowanie, każdy twój dar duchowy, który dostałeś od Boga, żeby on nie był tak skuteczny, jak Bóg zaplanował, bo Bóg zaplanował dla ciebie znacznie coś więcej. Ale jeżeli ty pozwolisz, żeby egoizm i całe to badziewie, które diabeł w tym pakiecie wrzuca do twojego życia, żeby to miało wpływ na ciebie, to rezultatem jest to, że twoja efektywność i twój potencjał w Bożym Królestwie jest ograniczony. Znamy bardzo dobrze 13 rozdział 1 listu Pawła do Koryntian, hymn o miłości, prawda? I tam jest takie fajne słowo: miłość nie szuka swego. Prawda? Pamiętacie? Jak nie pamiętacie, to wierzcie mi na słowo, że tak jest tam napisane. I możecie sprawdzić. Niektórzy myślą, że chodzi tutaj o to nie szuka swego, czyli ktokolwiek mi się napatoczy, czy krzywy, czy garbaty, czy jakkolwiek, no to nie szukam swego, a więc no to jest, mam tego kochać. Nie o tym to zupełnie chodzi. Chodzi o to natomiast, że nie szuka swojej korzyści. Nie szuka swojej wygody. Nie stawia na pierwszym miejscu swojego egoizmu, ale drugą osobę. Bo miłość daje nam wolność od urazy. Kiedy patrzymy na tego wspomnianego nieszczęśnika Achitofela, o którym mówiliśmy na początku, to ta uraza doprowadziła najpierw do zdrady, a potem doprowadziła do śmierci, do nienawiści. I czym jest zdrada? Zdrada tak naprawdę jest odwróceniem się tyłem do przymierza, które już z kimś mam. Jeżeli ja odwracam się tyłem do kogoś, to oznacza się, że kieruję swoje spojrzenie nie w stronę tej osoby, tylko zupełnie w innym kierunku. A kierując spojrzenie w innym kierunku powoduje, że zaczynam przyjmować inny system wartości niż do tej pory. Zamiast przymierza wybieram nienawiść, obojętność, agresję. Zamiast miłości wybieram właśnie te rzeczy i w rezultacie drogi się rozchodzą. I ten mur, o którym wspomniałem, on zaczyna się umacniać. I teraz przenosząc to na grunt Kościoła też. Patrząc, nie wiem, czy jesteście wszyscy z jednej społeczności, zakładam, że nie, kościelnej, ale patrząc na duże miasta, nie wiem, jak jest w Chojnicach jest na pewno inaczej. Natomiast powiem tak, że patrząc z perspektywy warszawskiej, tak, jakże wiele jest ukrytej agresji, czy ukrytej takiej, bym powiedział, niechęci między na przykład członkami różnych zborów. Grupami różnego rodzaju, kościołami. Z jednej strony potrafimy się wspólnie zebrać, żeby się modlić o przebudzenie, o coś wielkiego, tu w ogóle, że Boże, halleluja, rób coś i tak dalej. A z drugiej strony, kiedy jesteśmy w swoim własnym gronie, mówię, wiesz co, nie, oni to jakaś masakra zupełnie, wiesz co, to w ogóle ten kościół to w ogóle jakaś, nie, w ogóle schiza, wiesz. I tak naprawdę pojawia się tutaj wtedy na taką postawę jedno słowo, które ma bardzo, znacie to słowo, ale ono wywodzi się z greckiego słowa hipokritos, czyli hipokryta, a hipokritos w Grece to jest inaczej aktor. Czyli jeżeli ja jestem hipokrytą, to tak naprawdę jestem osobą, która odgrywa chrześcijanina, a tak naprawdę nim nie jestem. Mam wszelki pozór pobożności, o których czytamy w Bożym Słowie, czyli mają pozór pobożności, a tak naprawdę w sercu mają zupełnie coś innego.
Więc jeżeli ja będę w taki sposób funkcjonował, czyli miał nieprzebaczenie, będę miał urazę, będę ją pielęgnował, będę rozpowiadał o swoich zranieniach, tak naprawdę jestem hipokrytą chrześcijańskim. Bo moje życie z wierzchu wygląda jak życie każdego innego wierzącego, nazwijmy to, ale tak naprawdę w środku mam jeden wielki kocioł z gotującą się czymkolwiek, gotujący się czymkolwiek, który po prostu wylewa się co chwila ze słowami nienawiści, nieprzebaczenia, urazy, zranienia i tego wszystkiego, co tylko może tutaj się pojawić. Kochani, ja chciałem w związku z tym dzisiaj rzucić wam pewne wyzwanie. Dosyć hipokryzji. Dosyć hipokryzji. Dosyć odgrywania roli chrześcijanina. Dosyć dziadostwa, byle jakości, życia na półgwizdka z Bogiem, brak odporności na tym, co jest w świecie. My możemy być odporni na to, co diabeł proponuje na świecie. Bo jeżeli jesteśmy Jego dziećmi, Bóg nas uzdalnił do tego, żebyśmy prowadzili zwycięskie życie. To nie jest legenda, to nie jest baśń, to nie jest coś, co po prostu się nadaje do szkółki niedzielnej, ale to jest prawdziwa, realna, otwarta możliwość dla mnie i dla Ciebie. Prowadzenia życia w zwycięski sposób wolności od dziadostwa i systemu tego świata, który diabeł chce, żebyśmy dalej w nim funkcjonowali, nazywając się jednocześnie wierzącymi. Halleluja. Widzę, ktoś, jedna osoba nie śpi. I tutaj brat Karol też nie śpi. To dwie osoby nie śpią. Chwała Bogu żywemu. Halleluja. Kochani, kiedy patrzymy na przykład, teraz tylko podam wam we fragmenty, nie będę już tego otwierał. 1 do Koryntian 6:7, Mateusz 5:44, czyli list do Filipian 2:3, to widzimy, że to jest Boży standard. Może ten ostatni Filipian otworzę, bo jestem gdzieś tu w pobliżu. Jest Filipian 2:3. Nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez ląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Gdyby to zbory względem siebie zaczęły stosować, chrześcijaństwo w Polsce byłoby zupełnie inne. Bo byśmy byli zupełnie w innym punkcie. Bylibyśmy ludźmi, którzy funkcjonują zupełnie już w innym świecie. Oczywiście, a może zadać pytanie, a jeżeli upadnę? Oczywiście, że upadniesz. Ja też. I nie chodzi o to, że teraz źle prorokuję względem nas tu wszystkich. Ale nie pozwalaj sobie na odgrywanie scenek życia chrześcijanina. Zacznij tak naprawdę nim być. Jeżeli upadniesz, pędzisz do Boga, wyznajesz swój grzech, przywracasz powrotem relacje z Bogiem i człowiekiem, czyli zarówno w poziomie, jak i w pionie. I w rezultatem jest to, że zaczynasz mieć siłę do tego, żeby chodzić w namaszczeniu i wchodzić w potencjale, które Bóg dał nad twoim życiem. Na pewno mogłeś być kiedykolwiek potraktowany niesprawiedliwie przez kogokolwiek, przez rodziców, przez tatę, przez mamę, przez inne osoby. Możesz być nawet fałszywie oskarżany jak Józef, ale ty decydujesz, co wybierasz. Czy wybierasz życie w urazie i nieprzebaczeniu, czy wybierasz przebaczenie i otwartą drogę do realizacji Bożego potencjału nad twoim życiem. Jeżeli wybierzesz urazę, wypełnisz plan szatana. I przestaniesz być w Bożej woli. Będziesz gdzieś na pograniczu, będziesz coś niby funkcjonował, ale tak naprawdę nie w pełni tego, co jest Bożym planem dla ciebie. Albo możesz wybrać przebaczenie, wybrać życie w miłości, życie w wolności od tego przebrzydłego egoizmu, o którym żeśmy mówili, i zaczynać wypełniać w pełni to, co jest Bożym planem dla mnie czy dla ciebie. Możesz czuć się urażony, możesz być urażony przez swojego pastora. Tak, tak może też być. Przez swego lidera, przez tatę, przez mamę, przez kogokolwiek. Czyli osoby, które miały, czy mają nad tobą autorytet. I jednak ty decydujesz się wybaczyć. Decyduję się przebaczyć, bo to mi pomoże w pierwszej kolejności. I zacznę błogosławić tę osobę i mogę zacząć wtedy zbierać Boże owoce.
Psalm 92, 14 werset. Psalm 92, 14 werset. Zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga naszego, jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni siły i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Tam jest pierwsze słowo zasadzeni. Kochani, żeby być zasadzonym, jak ktoś się zna na ogrodnictwie, ja nie za bardzo, nie lubię ogródka i mój ogródek wygląda tragicznie. Na szczęście mam jamnika, który kopie doły, więc nic nie muszę robić w tym ogródku, więc jestem usprawiedliwiony. Ale co to znaczy zasadzonym? To znaczy, że wypuściłem korzenie. Że kiedy tu mamy poziom gruntu, jestem zasadzony, to znaczy, że wypuściłem korzenie. I im głębsze i głębiej są te korzenie w ziemię, tym twoje zasadzenie i ugruntowanie jest większe. Ciebie trudniej wyrwać, ciebie trudniej poruszyć, bo jesteś zasadzony. Czyli masz zapuszczone korzenie. I kiedy często się przesadzasz, to korzenie są słabe. One nie są w stanie być mocno ugruntowane w ziemi. I nie wiem, czuję, że to jest słowo do jakiejś osoby na sali w tej chwili, że właśnie możesz myśleć, że możesz być zraniony przez swojego pastora czy jakiegoś lidera w kościele. I zaczynasz myśleć, kurczę, a może powinienem zmienić kościół. A Bóg chce ci powiedzieć, drogi przyjacielu, że jeżeli zmieniasz swój kościół z powodu zranienia i nieprzebaczenia, jakie masz w sercu, to nie jest to właściwa i biblijna i Boża motywacja do tego typu decyzji. Bo decyzją o zmianie wspólnoty jest decyzją, kiedy Bóg ci to mówi, a nie kiedy mówią ci to twoje zranienia. Musisz być najpierw zasadzony i zakorzeniony i wtedy, jeżeli jesteś, to Bóg prowadzi ciebie w swój suwerenny sposób. Ale bez zasadzenia i bez zakorzenienia nigdy nie przyniesiesz owoców. Będziesz zmieniał miejsca na miejsce i nigdy nie przyniesiesz owoców, które Bóg chce, abyś przyniósł. Nie wiem, do kogo to jest, ale to jest, nie miałem tego zaplanowane. Kochani, tylko ścieżka odcięcia się od właśnie od tego wspomnianego egoizmu, ścieżka pokory, przebaczenia będzie prowadzić do uzdrowienia i do dojrzałości. A każdy z nas, jak tu jesteśmy, chyba chce być dojrzały w Chrystusie, prawda? Chcemy być ludźmi, którzy wzrastają w Chrystusie. I jednym z tych narzędzi, które Bóg stosuje w moim i twoim życiu, jest to, że mamy stosować przebaczenie. Nawet jeżeli będzie to oznaczać, że stawiasz dobro drugiej osoby ponad swoje własne. Dobro drugiej osoby ponad swoje własne. A więc jeżeli jesteś dzieckiem Bożym, Bóg mówi, słuchaj, duch urazy, nieprzebaczenia, zranienia, gorzkości panować nad tobą nie będzie. Ja mam receptę. Moją receptą jest przebaczenie. Nie należysz już do siebie samego, należysz do swojego Pana, do swojego Boga. I jeżeli dalej chcesz pielęgnować urazy i nieprzebaczenie, to ja chcę dzisiaj tobie postawić pewne pytanie. Czy jesteś z Bogiem ze względu na to, co On może dla ciebie zrobić? Czy jesteś z Bogiem ze względu na to, kim On jest? Czy jeszcze raz powtórzę. Czy jesteś z Bogiem dlatego, Bogiem nie jesteś. New Age to nie będziemy głosić. Czy jesteś z Bogiem dlatego, że On może coś dla ciebie zrobić? Bo masz błogosławieństwa, korzyści, nie wiem, zdrowie, pracę, żonę, coś tam i tak dalej. Czy jesteś z Bogiem ze względu na to, kim On dla ciebie jest? Czy jesteś ze względu na egoistyczne swoje korzyści, czy naprawdę jesteś dlatego, że Go kochasz, inaczej mówiąc? Kochani, napotkamy próby, tak jak mówię, napotkamy próby, różne sytuacje, jesteśmy umieszczeni w świecie, pracujemy, jesteśmy w szkole, studiujemy, robimy różne rzeczy, czy służymy w kościele
I rezultatem zawsze będzie to niebezpieczeństwo zranienia. Ale przez właściwą postawę serca możemy być przed tym zabezpieczeni. Testy, przez które będziesz przechodzić, one będą powodować tak naprawdę, czy będziesz stawał się osobą zgorzkniałą, tak jak Achitofel, i mściwą później, czy też osobą, która z każdego testu wyjdzie wzmocniona. Wyjdzie umocniona i wyjdzie jako osoba, która będzie dzięki temu coraz bliżej Chrystusa i coraz bardziej podobna, jak Biblia mówi, do obrazu Syna umiłowanego. Ja wybieram to drugie. Mam nadzieję, że wy również. Kochani, już kończąc, chciałbym zachęcić was do modlitwy. Znaczy, chciałbym się modlić generalnie za chwilę o was, o dwa rodzaje osób. Po pierwsze, tych, którzy doświadczyliście urazy, macie z tym problem. I mówicie, Boże, ja naprawdę wybaczam tej osobie, naprawdę, Boże, i w ogóle, i tak dalej. I nic, i dalej coś wam diabeł podrzuca myśli. A ona to taka, a ona to tamta, ona zrobiła to, tamto i w ogóle, a ten to w ogóle szkoda gadać. I też chcę się modlić o osoby, które chcą bardzo mocno wybrać, że wybierają drogę przebaczenia. Przebaczenia, drogę, która tak naprawdę otwiera drzwi do tego, że uraza panować więcej nie będzie. Tak jak mówiliśmy o tym fragmencie z listu Pawła do Rzymian, że już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. To jest to, do czego powinniśmy my wszyscy dążyć. I pierwszym krokiem właśnie do tego uzdrowienia, o którym mówiliśmy, jest przyznanie się, że zostałem zraniony. Po drugie, szczerze rozmawiam z Bogiem. Po trzecie, przyznaję się, że to, co miałem w sercu, czyli tą urazę, nieprzebaczenie, jakąś gorzkość, nie prowadzi do niczego dobrego i było przejawem mojego egoizmu. Wybaczam tej osobie, błogosławię tę osobę i przyjmuję Boże przebaczenie. To są takie kroki w takiej modlitwie, która wprowadza nas na właściwy tor. I to uruchamia nasz duchowy wzrost. Ewangelia Mateusza 6, 14, 15. Na koniec przeczytam ten fragment. Ewangelia Mateusza 6, 14, 15. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści wam i Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinien waszych. Kochani, ja nie chcę, żeby moja modlitwa dochodziła tylko do sufitu. Więc ja wybieram w swoim życiu przebaczenie. Ja wierzę, że wy również to wybieracie. Bo nie ma lepszej drogi wzrostu, niż żyć w zgodzie z tym, co proponuje nam Boże Słowo. Bo inaczej jesteśmy hipokrytos. Wierzę, że nie chcemy być hipokrytos, a chcemy być prawdziwi, realni, transparentni, żywi dla Boga, przynoszący Mu nie częściowe owoce, ale pełne owoce. Chciałbym, żebyśmy powstali w tej chwili. Halleluja. Może jeżeli ktoś by mógł tam podejść i przygrywać, tak powiem, w Boży sposób. Halleluja, Jezus. Chwała Ci. Trzymam się timingu, widzę. Też jeszcze drugi powód do chwały. Halleluja. O, halleluja. Drogi Panie Jezu. Panie, my dziękujemy Ci za to, że Ty nam w tej chwili przypominasz te fundamentalne słowa Bożego Słowa, Twoje słowa Boże. Panie, ja dziękuję Ci, że możemy w tej chwili, jak tu jesteśmy, przyjść do Ciebie i wspólnie powiedzieć: Boże, nie interesuje nas bycie hipokrytos. My nie chcemy być tymi, którzy udają. Nie chcemy być tymi, którzy na zewnątrz są inni, a w środku mają urazę, jakąś gorycz, nieprzebaczenie, zranienie, które pielęgnujemy, o których myślimy. Panie, my nie chcemy takimi być. Panie, my potrzebujemy Ciebie. W tej chwili chcemy przyjąć od Ciebie przebaczenie i podniesienie. Panie, tak. Tak, zgrzeszyliśmy poprzez to, że żyliśmy w urazie. Żyliśmy w nieprzebaczeniu. Żyliśmy
gorzkości, pielęgnowaliśmy to i zbudowaliśmy mur pomiędzy sobą, swoim życiem, a życiem innej osoby. Pomiędzy nami może jako zborem, a innym, inną społecznością wierzących Bożych dzieci, Twoich dzieci, Panie. Panie, to nie jest właściwe, to nie jest biblijne, to nie jest Boże, to nie Ty masz taką metodę działania i funkcjonowania. Bo Ty jesteś zupełnie innym Bogiem. Ty jesteś dobrym, kochającym i przebaczającym. I Panie, my chcemy naprawdę przyjść do Ciebie, przyjąć Twoje przebaczenie, wyznając każdy grzech, urazy, pielęgnowania nieprzebaczenia, zranienia w swoim sercu względem jakiejkolwiek innej osoby czy społeczności. Czy to był tata, mama, nie wiem, mąż, żona, może dziewczyna lub chłopak ciebie zostawił, wybrał kogoś innego i masz wiele nieprzebaczenia w sercu względem tej osoby. Ja w tej chwili widzę, że jest osoba, która naprawdę miała jakieś rozstanie tak, tego typu w ostatnim czasie i po prostu masz wiele urazy w swoim sercu. I Bóg chce ci powiedzieć, to nie jest tak, że ta osoba była dla ciebie niedobra, zła i tak dalej. To może tak wyglądało z zewnątrz. Ale ja chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Ja w swoim planie mam dla ciebie kogoś znacznie lepszego. Mam dla ciebie osobę, która będzie tą właściwą. I mimo, że w tej chwili masz wiele gorzkości, wiele takiego nieprzebaczenia, takiego zranienia z powodu tego rozstania i tych wszystkich rzeczy, które przeszłaś czy przeszedłeś, to Bóg mówi, zamknij ten rozdział swojego życia. Błogosław tą osobę, bo dla niej mam kogoś i dla ciebie mam też kogoś. Więc możesz żyć w nowej wolności, do której zostałeś powołany czy powołana. Bo do wolności powołał ciebie Bóg. W dowolności powołał ciebie Bóg. I nie musisz żyć z ciężarem swojego doświadczenia. Panie, naprawdę to jest coś cennego, że możemy być w wolności. W wolności od nieprzebaczenia, urazy, jakiegoś zmęczenia, gniewu, tego wszystkiego, co związane jest z przejawem naszego egoizmu. Panie, proszę Cię, żeby ten mur w życiu każdej osoby tu na tym miejscu został definitywnie raz na zawsze zburzony. Mury gorzkości, nieprzebaczenia w to miejsce, Panie, niech korzeń mocno będzie zakotwiczony w Twoim słowie i w Twoim gruncie i w Kościele Jezusa. Panie, żeby korzeń był silny, tak żeby każdy z nas tu na tej sali mógł przynosić Tobie obfite owoce. Obfite owoce pełni życia w Twoim potencjale i w Twoim słowie i w Twojej prawdzie. Halleluja. Panie, my dziękujemy Ci za to, że nie ma innej opcji dla tego, kto wierzy. Nie ma innej opcji. Jedyna opcja to jest opcja przebaczenia, odnowienia i życie w Twojej miłości i w Twoim słowie. Halleluja. Panie, dziękuję Ci za to, że to jest to, co Ty proponujesz i nie ma lepszej propozycji dla nas. Bo nie chcemy być hipokrytos, ale chcemy być prawdziwi i realni, aby przynosić Tobie obfity owoc, obfity plon, być i żyć obfitym życiem w Chrystusie Jezusie. Halleluja. Halleluja. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje takiej indywidualnej modlitwy w tych rzeczach, o których dzisiaj mówiłem, ja zachęcam do tego, żebyś, jeżeli to jest możliwe, mamy jeszcze chwilkę czasu, żebyś mógł szybciutko tutaj podejść. Szybciutko podejść, bo wierzę, że Bóg ma dla Ciebie coś więcej. Halleluja. Halleluja. Chwała Ci, Jezus.